Roman Kłosowski dla przyjaciół Kłos, albo Romula, albo Romek, albo Mały, tak go nazywała Zuka, czego zresztą ta bardzo nie przepada. Maniuni nawet, tak, niektórzy nawet mówią Maniuni. Ma w tym roku, nie tak dawno, to się odbyło w sensie kalendarzowym, natomiast cały rok jest rokiem jego 85-lecia. To jest też powód, dla którego żeśmy się spieszyli z książką, ale też i powód, dla którego jesteśmy tutaj. No ja właśnie za chwileczkę oddam głos Romanowi. Myśmy tutaj przygotowali takie, tak sobie dialogujemy sobie tutaj o poezji. Natomiast no, chciałabym powiedzieć właściwie tak bardzo krótko. Ta książka jest troszeczkę niezwykła, to znaczy nie dlatego, że ona jest taka nadzwyczajna, Boże broń, tylko jest niezwykła w swoim pomyśle i niezwykła jest, jeżeli chodzi o dedykację. Mianowicie to jest taki pomysł na monolog Romana, ponieważ on mnie zna, tak, no nie odmładzając się, ale powiem tutaj, że od dziecka, bo rzeczywiście. No i potem jak ja wyrastałam na teatrologa, to gdzieś w którymś momencie właśnie narodził się ten pomysł. W ogóle miała być książka pisana przez takiego wybitnego człowieka teatru, Romana Fillera, no ale jakoś tam się inaczej potem potoczyły. Witolda Fillera. No co ty narzekasz na pamięć? Więc właśnie Witka Fillera, a potem no, tak się zdarzyło. Więc ta książka jest oczywiście bardzo prawdziwa, ale on się jeszcze nie zna, bo ja ciągle ją czytam, bo ze względu na kłopoty ze wzrokiem no, tutaj trzeba pomóc. Natomiast książka no, ma taki walor, że jak mówię, że jest prawdą, ale że oczywiście ona jest gdzieś tam przeze mnie sfabularyzowana. Natomiast to, co jest no, bardzo szczególne w tej książce, ta książka nie jest do końca dedykowana Romanowi, tylko jest dedykowana Krystynie, żonie Romana. Nie byłoby Kłosowskiego, gdyby nie było Krystyny Kłosowskiej. Niestety nie ma już jej dzisiaj, ale zdążyła jeszcze Krysia, bo myśmy zrobili taką uroczystą promocję tej książki wiosną, późną wiosną zeszłego roku w Akademii Teatralnej, zresztą Alma Mater Romana, właśnie to się wtedy nazywała Szkoła Aktorska, potem PWST, a dzisiaj Akademia Teatralna, wszystko to razem jest na Miodowej. I książka jest dedykowana Krystynie za wszystko, jest to oczywiście dedykacja no, męża, ale to jest też dedykacja moja, dlatego że po prostu Krysia, ja mówię, Krysiu, myślę, że nas słyszysz, to była tutaj no, w jakiś sposób, prawda, taką przewodniczką po tej książce. I to jest właściwie tak tytułem wstępu. Ja oczywiście Państwu przeczytam fragment, natomiast za chwileczkę oddam głos bohaterowi, niewątpliwie, prawda, bohaterowi tego wieczoru, ale ja myślę, jeżeli można Cię poprosić, to gdybyś zaczął, za chwilę podejmiesz to głosem własnym, ale gdybyś zaczął głosem Stanisława Balińskiego, to Skamandryta, już dawno odległy, ale pisał piękne wiersze, a jak Kłosowski recytuje wiersze, to Państwo nie wiecie, bo jakim był Maliniakiem, z Ewy chce spać, Orsaczkiem, to wiemy wszyscy. Natomiast jak recytuje, wiedzą, no powiedzmy sobie, wybrani, do których dzisiaj z przyjemnością zaliczam Państwa miasto. Roman, jeżeli można, to Balińskie. Kiedy u nas na Litwie pierwsza wiśnia zakwitnie, pierwsza wiśnia jak płatek marzenia, spotykamy się z sobą, ze mną ty, a ja z tobą, zakochani z pierwszego wyjrzenia. Kiedy potem na drzewach pierwsza wiśnia dojrzewa, pierwsza wiśnia czerwona i wonna, to mówimy do siebie, do mnie ty, ja do ciebie, że ta miłość już będzie to zgonna. Kiedy potem w ogrodzie pora wiśni przechodzi, razem z nią pryska miłość kapryśnie, więc żegnam się z sobą, ze mną ty, a ja z tobą. A na drogę weź koszyk, to wiśnie. Chcą płakać,
i śmiać się na przemian, to jeszcze się tak zatrzymajcie, bo będą jeszcze mocniejsze akordy. Roman, a teraz ty je, co chcesz? Dobrze państwa, wprawdzie pamięć mam, bo pamięć mam, to mi zostało niewiele już ze zdrowia, bo z tym zdrowiem jest różnie. Pamięć mam i to mi pozwala jeszcze z państwem tutaj rozmawiać, dyskutować. No ja przyjechałem do Nakła z dużą przyjemnością, bo dlatego jestem człowiekiem też z prowincji, z małego miasta, ale dzisiaj może trochę większe, z Białej Podlaskiej. I mam te wspomnienia jak najmilsze. Właściwie z tego miasta wyrosłem i to miasto dało mnie to, no kim dzisiaj jestem. To znaczy pozwoliło mi znaleźć cel w swoim życiu, jakąś pasję, która mimo mojego trudnego charakteru pozwoliła mi przebrnąć przez wszystkie inne rzeczy. No cóż może mogę powiedzieć. Mam skończonych 85 lat. Przeżyłem to życie dosyć bogato. Wspólnie z moją małżonką, którą byliśmy 58 lat. No jest ten rok dla mnie tragiczny, bo żona mi odeszła 7 czerwca. Jest książka Krystynie za wszystko. Istotnie jednym z elementów mego udanego, spełnionego życia była moja małżonka Krysia. I także dzisiaj, gdy będziemy rozmawiali i o książce, i o innym, także chciałbym przeprysć ten, moje spotkanie, nasze spotkanie no, wierszami Broniewskiego, które są bardzo adekwatne do moich uczuć w stosunku do mojej małżonki, to jej te wierszyki poświęcam. Natomiast jeżeli chodzi o nasze spotkanie, tu spotkałem się z moją przyjaciółką, która jest bardzo piękna osoba, ale gust ma nie najlepszy, dlatego bo wybrała się mnie jako temat do książki. Książka jest, czytam fragmentami, książka jest wspaniała, napisana z talentem wielkim, literackim. No, jestem w tej książce przedstawiony bardzo prawdziwie w faktach, natomiast za takiego inteligentnego się nie uważam. Albo za takiego jakiegoś no, szlachetnego, ale szlachetnego to może tak. Jest to napisana książka znakomicie i właściwie jest kroniką pisana w moim imieniu, bo to jest pisana w moim imieniu, to taka była koncepcja tej książki, że to ja tak piszę, a to ona pisała o mnie. Natomiast jest to właściwie biografia, jest to historia mego spełnionego życia. Bo ja muszę powiedzieć, że dzisiaj zdaję sobie z tego sprawę, a jestem człowiekiem dzisiaj już jest bardzo no, sfatygowanym fizycznie, bo od dawna nie czytam. Jestem, ostatnio miałem na przykład nawet spektakl telewizyjny, monodram, ostatnio taśmę Krapa Becketa, to jest monodram, to jest kilkadziesiąt minut tekstu, ale to też była zasługa mojej Krysi, która mnie czytała, a ja się uczyłem, bo jedno co mi zostało to pamięć, jako taka. No i cóż dalej? Dalej z tym moim udanym, spełnionym aktorsko życiem, nie tylko aktorsko, ale ludzko życie, jeszcze po prostu nie lubię powiedzieć sobie, że to już koniec i tylko działka i tylko telewizja. Chciałbym w dalszym ciągu jeszcze coś robić i między innymi to spotkanie z państwem jest moje. No to tyle, jeśli chodzi o... Tytułem wstępu.
postępu. Natomiast dalsze sprawy bardzo proszę. Ja bym właśnie zaczęła, proszę Państwa, od tej małej ojczyzny, bo tu rzeczywiście jak żeśmy jechali, to ja mówię takie małe domki i tak dalej, więc Romanowi się to skojarzyło z Białą Podlaską i teraz może ten fragment. Moje miejsce, ojczyzna, matczyzna. Wyjeżdżałem stąd w 1948 roku, już nie jako dzieciak, ale jeszcze nie mężczyzna. Emocjonalne i umysłowe ni to, ni sio. Natomiast miałem za sobą organiczną świadomość ciepłego, troskliwego gniazda. Dom ten rodzinny, na Garcarskiej 15 Białej Podlaskiej, niósł mnie u startu i niesie po dziś dzień. Bez tamtych pejzaży nie byłoby mojego aktorstwa, kluczowych emocji, szczerze powiedziawszy, nie byłoby mojej duszy. Tato Kazimierz, patriota, rzemieślnik o przedwojennym szlifie, honorowy, uczciwy, pracowity, nosił się serio, ale gdzieś tam w środku pielęgnował dobrotliwe żarty. Mama Franciszka, najlepsza z najlepszych, serce i wdzięk, cieplutka, gospodarna, wyrozumiała. Jeśli zdarzały się braki finansowe, nigdy nie dotykały dzieciarni. Rodzice otaczali nas wyjątkowo klarowną miłością. Po prostu kochali i po prostu dbali. Taki piękny zastrzyk codziennych więzi. Chociaż akurat moja pozycja wyskropka, ugruntowana dwiema starszymi siostrami, Iną i Leną, gwarantowała im statu na scenie konkretne przywileje. Szybko je odkryłem. Tu prośba, tam za, obok całus i już są profity. Drogą odpocznę, ale gdzie tam? Wojna się skończyła i wrócimy natychmiast szkolne tory. Od pierwszego dzwonka plan lekcyjny kiepsko rokował. Oczywiście, że w ławce szkolnej jest lżej niż w warsztatowych cuglach, lecz licho wie, po co tyle zajęć, skoro biała czeka, aby ją wszerz i wzdłuż oblatywać. Taki kurs będzie o niebo ciekawszy niż wzory chemiczne. Dziewczynę się przyuważy, papierosa zapali, biedne marczysko szalało, żebym się wreszcie ustatkował. Ale, byłbym zapomniał, jeszcze jeden obok Rymarskiego falstart. Intencja owszem szlachetna. Chciałem wspomóc finansowo najstarszą siostrę Inę. Ina akurat wyrastała z nastolatki, miała więc rozmaite ubraniowe potrzeby, a fundusz osobowy skromny. Dlatego dobry braciszek, oceniwszy realia, przygotował fantastyczny biznesplan. Najpierw dzień i noc budowałem klatki. Efekt okazał się ciutko ślawy. Ja muszę Państwu tak dodać już od siebie, jak Roman, bo to też jest pewnie, ale chodzi o to, i taka jest prawda, jak Roman ma, teraz już nic nie robi, ale Roman miał przybijać gwóźdź, to właściwie cała Warszawa powinna stanąć w akcie pogotowia, bo on był w stanie wtedy złamać sobie nogę, zdemolować dom, no nie wiem, co jeszcze zrobić. Oczywiście potem ten gwóźdź przybijał albo syn, albo Krysia. No więc wracamy do książki. Niósł mnie teatr do mnie przyszedł. No muszę powiedzieć, że byłem bardzo trudnym chłopcem. Miałem piątki, dwójki. Piątki miałem, bo interesowałem się literaturą. To były lata 45, 46, 47. Kupowałem wszystkie książki współczesne, jakie były. Byłem prezesem koła literackiego. Byłem redaktorem naczelnym gazetki ściennej i tak dalej. Natomiast nigdy nie miałem lepszego stopnia niż niedostateczny z matematyki. Z matematyki, fizyki mnie to nie interesowało. Poza tym wagarowałem, paliłem papieroski, zaczynałem pić wódeczkę i takie różne trudne rzeczy, jako takiego chłopca się zaczyna. Natomiast ta Biała Podlaska, o której dzisiaj wspominam i której, ja wiem, profesorowie się w przewracają, ale zostałem honorowym obywatelem, dzisiaj jakoś była bardzo żywa intelektualnie. I gimnazjum, do którego chodziłem, liceum i Emilio Plater to była liceum żeńskie, a Karczewskiego to było męskie. No miało być wszelkowitych profesorów, między innymi do tej Białej Podlaski przyjechała wraz z dyrektorem pani, która bardzo była znaczną postacią później w polskiej kulturze, Karolina Berlin.
i pani Karnabejny uczyła nas języka angielskiego, ale w międzyczasie także miała ciągoty, że tak powiem, literackie i kulturalne i napisała sztukę życia teatralnego Poddaski, to nazywało się, pamiętam, wtorek 16 grudnia, to była data premiery, gdzie bohaterami byli profesorowie i uczniowie. Uczeń był pozytywny, jeden negatywny. No i ten pozytywny uczeń oczywiście musiał spełniać warunki swojej pozytywności, więc musiał pracować, dawać korepetycje, a że korepetycje udziela się uczniom albo leniwym, albo niezdolnym, więc wszystkie role zostały szybko obsadzone. Natomiast jeśli chodzi o tę rolę Jastusia Matołka, długo szukali, ale ktoś wskazał na mnie. No i ja zagrałem. I po raz pierwszy stałem się postacią sławną w Jaje Poddaskim, bo to jak dzisiaj nie mogę się odczepić od Maliniaka. Tak jak szedłem w Białej ulicach, to się wołano za mną Jastuś Martoł. No ale po prostu to w jakiś sposób zaszczepiło mnie niektóre miłość i zainteresowanie teatrem. Ostatnio zagrałem to dobrze, potem były następne sztuki, inni profesorowie, pamiętam Baladyna Nowakowskiego sztukę. Gałązka rozmarynu. No i też jest tutaj a propos tej gałązki rozmarynu, też jest anegdota, bo obsadzili mnie, grałem takiego legionistę Iskrę, który umiera na scenie. No i oczywiście to wydarzenie było kulturalne, w Jaje Poddaskim wszyscy przychodzili. Między innymi przyszedł do mnie profesor matematyki, profesor Szwarcewicz, późniejszy poseł szczeciński, i podszedł do mnie, otarł w oczy, mówi: słuchaj, póki ja tu jestem, to masz u mnie dostatecznie. No ale szybko wyjechał. Szybko wyjechał, no i tak się złożyło, że ja w sumie między piątką a dwójką tak lawirowałem. No i w sumie obleli mnie w pierwszej licealnej z matematyki. No i wyjechałem do Warszawy. Z tym, że akurat miałem tych siostry, które w jakiś sposób już tam były zamówione. Były starsze ode mnie, nie przygarnęły. No i w końcu poszedłem na kursy maturalne. No i ten teatr we mnie został. No i wprawdzie zacząłem pracować w Komendzie Głównej SP, ale była szkoła, Państwowa Wyższa Szkoła Aktorska Aleksandra Zelwerowicza, dyrektora Aleksandra Zelwerowicza. No i ja, pognany tą pasją, nauczyłem się wierszyków i postanowiłem zdawać do tej szkoły. No mój pierwsze spotkanie z panem Zelwerowiczem nie było dla mnie milsze, bo on stał, pamiętam, ze studentami, dyskutował coś, ja też włączyłem się do dyskusji i w pewnym momencie się wtrąciłem do dyskusji. Zelwer przerwał swoją wypowiedź, mówi: chwileczkę, kto to powiedział? Mówi: ja to powiedziałem. Popatrzył się na mnie i powiedział: głos dobry, ale nic poza tym. Tak mnie to straszyło, że pamiętam, że czekałem 3 godziny przed sekretariatem, zanim wyjdzie dyrektor, żeby złożyć te papiery. No muszę powiedzieć, ten egzamin też przebiegał dosyć, że tak powiem, różnie. Nie chcę za długo o tym opowiadać. Nie, ale przepraszam, ale ja ci przerwę, tylko dlatego, jeżeli możesz tu usiąść. Nie muszę. Otóż, ponieważ właśnie było o tych wierszach, więc ja jednak, ja się złoszczę teraz, tak? Widziałaś, prądzie Boże. A ja Boże, kłamę, bo jestem cyganka. Czy wiedziałeś, że jestem cyganka? A, cyganka, o wierszy chcesz, żebym powiedział, tak? Tak, zdecydowanie. A nie wiedziałem, że jesteś cyganką. Na szare ubranko, włosy blond.
ale ty wróżysz z ręki i mówisz, że będzie źle, że pójdę na męki. Pijane dziecko we mgle. Okazało się, że w ręku cekiny i brudna talia kart. I że wcale nie jestem winny, tylko niewiele wart. I odeszłaś zielonymi oczami, paląc papierosy. Będę myślał czasami, jak kręcisz włosy. Brawo. Oszczędzając artysty głos, chciałabym właśnie nawiązać, ponieważ jak widzicie, nadal potrafi uwodzić i uwodzi bez przerwy. Natomiast ja chciałam właśnie nawiązać do tego, jak oni się poznali. Ona pojawiła się co prawda w mało romantycznych okolicznościach, choć na obrzeżach teatru. Byle jaki pokoik, byle jakie biurko, za biurkiem Roman K., który w ramach popularyzatorskich inicjatyw teatralnych radzi, a częściej odradza kandydatom na studia aktorskie. On już wie, że to cholerny zawód. Że obok iskry bożej trzeba pokładów determinacji, skóry wrażliwej i równocześnie odpornej. Przychodzą rozmaici, zdolni, mniej zdolni, otwarci, głusi. Jestem zmęczony, więc zmuszam się przynajmniej do życzliwego wyrazu twarzy. I tak spotykam Krysię. Co pani robi? Mam uprawnienia pedagogiczne, jestem instruktorem teatralnym, pracuję z amatorami. Gadamy. Widzę, że dziewczyna bardzo ładna i cudownie się uśmiecha. Czuję, że muszę ją zaskoczyć. Płynę więc pod prąd. Warunki są. Uroda, dykcja. Można próbować. Tylko już ma pani zawód, a debiut przyszedłby w okolicach 30. Trochę późno. Bezczelny gówniarz. Takie słowa do kobiety. Tymczasem Krysia wcale się nie obraziła. Wkrótce jestem cały w obłędzie. Kwiaty, rozmowy, wieczory. Naszymi uczuciami nie kieruje autor Romea i Julii, ale twórca Wieczoru Trzech Króli. Warszawa, styczeń 55 roku. Jestem w zespole teatru Domu Wojska Polskiego. Zasypuję Krystynę listami. Bawi czym stęskniony opętaniec tkle telegramy. Lecz to wszystko to tylko ćwierć środki. Wreszcie ruszam do Polic i ustalamy kwietniową datę ślubu. O tym za chwilę. Robeczku, więc może tak twoje kino, bo tak siedzimy w tym teatrze, a ja bym chciała zacząć, jakby troszkę zrobić woltę, potem wrócimy do teatru, oczywiście cały czas wracamy do Krystyny. I twoje kino, jak to się zaczęło? Pierwszy Andrzej, bo miałeś kilku Andrzejów. Twój pierwszy Andrzej, czyli Andrzej Munk. No to jest mój drugi człowiek. Pierwszy był Kawalerowicz. No, ale nie Andrzej. Ale nie Andrzej, a pierwszy nie. Andrzej to był Andrzej Munk. No tak się skończyło, że powiedzmy moje te losy teatralne, bo zaraz po szkole pojechałem do Szczecina, tam gdzie poznałem właśnie Krysię z kolegami, z taką całą dziewiątką wspaniałych kolegów, Lucyną Winnicką, z Niką Trasikówną, z Karuchem, Baczarelim, no i tak dalej. No i tam po iluś tam latach Świderski Jan, który mnie tam wysłał, który został dyrektorem teatru Wojska Polskiego, został dyrektorem Wojska Polskiego w Pałacu Kultury, który został, że tak powiem, budowany. I wróciłem do Warszawy. Wróciłem do Warszawy, no i różne role zacząłem grywać, ale to był także rok 56, kiedyś zaczynała się w Polsce, no ja wiem, jakaś taka rewolucja kulturalna z tego okresu takiego ostrego, że tak powiem, marksizmu, no zaczął się rozwijać teatr, zaczął się rozwijać kino polskie, no i w tej chwili wtedy powstało kino polskie wspaniałych polskich reżyserów, no i o współczesnym temacie. No i tak się złożyło, że ten współczesny temat potrzebował takich chłopaczków zadartym nosem, rajzerów, że zaczęto mnie do tego filmu brać. No i w związku z tym jestem jednym z nielicznych już żyjących w tej chwili ludzi, którzy zetknęli się w swoim początkach aktorskich z
tak znakomitymi ludźmi jak Andrzej Munk, jak Jerzy Kawalerowicz, jak Tadeusz Chmielewski, jak Aleksander Fort. I ten początek, że nagle z teatru ja zacząłem nie mieć czasu na teatr w jakiś sposób, bo zacząłem coraz częściej grać. No i wspaniale to, że tak powiem, było, bo zagrałem, nie wiem czy Państwo pamiętają, bo to z historii kina polskiego takie filmy jak Eroika, jak Baza ludzi umarłych, jak Ewa chce spać. Tam, gdzie grałem na Lulka, tak kupę cegłę. I to wszystko w jakiś sposób mnie pomogło do tego. Oczywiście te moje warunki teatralne, one mnie, teatralne, fizyczne tak zwane, one mnie dawały możliwość ról komediowych. Natomiast ja byłem człowiekiem, który bardzo był, mimo swoich różnych, że tak powiem, mankamentów, w literaturze bardzo wtopiony i chciałem także wypowiadać się na tematy świata, polityki i tak dalej. I mnie te role nie dawały pełnej satysfakcji. W związku z tym także po pewnym czasie, w 1961 roku, postanowiłem dostać po raz drugi do szkoły teatralnej na wydział reżyserski. No i tak się zaczęła, że tak powiem, moja kariera, która się skończyła różnie, nieszczęśliwie, bo zostałem dyrektorem teatru w Łodzi, byłem 5 lat. No i tak rozszerzyłem swoją działalność. Natomiast jeżeli chodzi o życie domowe, no to układało nam się bardzo. Momento, to teraz wchodzimy jeszcze do zaczynamy do początków. Przepraszam, bardzo dobrze. No teraz lecimy, jaki to był ślub, bo to Państwa na pewno zainteresuje. Zasypuję Krystynę listami, jak mówiłam. Najwyższa zatem pora, by się przedstawić rodzicom. Krysia śliczna, rezolutna, więc już oczywiste, że się spodoba. Gorzej ze mną. Przecież nie będę niczego recytował, wywijał rekwizytem, ani nie wygłoszę monologu. Ocena za sam wygląd kiepsko rochuje. Na dworze w Poznaniu przyszli powitać narzeczonego siostry Józik i Jędruś. Bracia Krysi. Chłopcy jak spółdzień Wojciecha Kossaka. Piękni, wysocy, szukali kandydata nad głowami pasażerów. Tymczasem ja od zawsze poruszam się bliżej parteru. Kiedy zatem nastąpiła konfrontacja, obaj mieli miny mocno niewyraźne. Krysia się przyznała, że jeszcze idąc peronem, Jędruś zdołał wyszeptać. Dziewczyno, coś ty za ropielca przytargałaś. Ropielec, cholera jasna. Musiałem błyskawicznie przejąć inicjatywę. Minęła chwila, moment, a już byliśmy skumplowani. Po prostu otworzyłem serce. Oni zrozumieli, że siostra ma tu swoje siedlisko. Natomiast ksywa ropielec trafiła drogą anegdoty do Munka. Andrzej, rycząc ze śmiechu, tym kasłem wołał Romana K. na plan. Byłem wówczas szczęśliwym mężem, tatą oraz mocno ropielec na plan. Poznańską familię Macjaków wzięciem i szwagrem, dlatego status ropielca uznaje po dziś dzień za wyjątkowy omen. Byłbym wierny jak ten pies Górek, chętnie sypiałbym na słomiance, ale ty masz taką naturę, że nie życzę żadnej kochance. Kochałbym cię 100 000 diabłów, kochałbym ich tego, jak krew zaleje, ale coś tam na mnie takiego spadło, że sam nie wiem, co się ze mną dzieje. Z fotografią, jak głupi się witam, z fotografią w ciakrę się liczę, pójdę spać. I nie zasnę przed świtem, póki z grzechów się z niej nie wyliczę. A te grzechy, psia krew malutkie, więc cholera złości się grzesznik, że na przykład wczoraj piję wódkę, dobrze pani X, niekoniecznie. No mów co? Cóż mi z tego? Cóż mi z tego, psia krew, że wierny, co takie to ci nadi po stopach, moja miła. Minął październik, moja miła, psia krew mija listopad, moja miła, całe życie mija, miła, miła, powtarzam ze sztochem,
to mnie życie daje, to zabija, że ja ciebie, Picia Krew, ciągle kocham. Byłbym wierny jak ten pies Burek, chętnie sypiałbym na słomiance, ale ty masz taką naturę, że nie życzę żadnej kochance. Kochałbym cię 100 tysięcy diabłów, kochałbym ich tego, a krew zaleje, ale coś tam na mnie takiego spadło, że sam nie wiem, co się ze mną dzieje. Z fotografią, jak głupi się witam, z fotografią Picia Krew się liczę. Pójdę spać i nie zasnę przed świtem, póki z grzechów się z niej nie wyliczę. A te grzechy, Picia Krew malutkie, więc cholera złości się grzesznik, że na przykład wczoraj piję wódkę, lub że pani X niekoniecznie. No mów co? Cóż mi z tego? Cóż mi z tego, Picia Krew, że wierny, co takie to ci nadi po stopach, moja miła. Minął październik, moja miła. Picia Krew, mija listopad, moja miła. Całe życie mija, miła, miła. Powtarzam ze sztochem, to mnie życie daje, to zabija, że ja ciebie, Picia Krew, ciągle kocham. Zresztą wcale nie chcę szkicować alkoholowych sylwetek utraconych przyjaciół. Oni zjawiają się we wspomnieniach wśród artystów, którzy wnosili w moje życie prawdę i rozmach. Tak ich pamiętam. Natomiast zakrapiane anegdoty rezerwuję nieskromnie dla własnej osoby. Może z tego ostatnia anegdota o Łodzi. Łódź. Stadion Widzewa. Mecz gospodarzy z GKS Tychy. Nie jestem uzależniony od piłki nożnej w stopniu Bodzia Łazuki, jednak wspomnienie pierwszych goli strzelanych na boisku szkolnym w Białej zachowałem do dziś. Futbol mnie kręci, śledzę rozgrywki ligowe, zasięgam języka u źródła, czyli Michała Listkiewicza. Prowadząc teatr powszechny, właśnie Łodzi, czułem się w znacznym stopniu łodzianinem. O ile tylko czas mi zezwalał, kibicowałem niepomny wzajemnych animozji i ŁKS-owi, i Widzewowi. Tyle informacji wstępnych. Teraz do rzeczy. Pogoda wspaniała, siedzę na trybunie honorowej. Żyć nie umierać. Wchodzą zespoły, ludzie krzyczą, trąbią, wiwatują. Nagle z bezkształtnej plątaniny dźwięku wyłania się okrzyk. Roman, Roman, ty pijaku! Zamarłem. Rany boskie! Chyba już cały sektor kieruje wzrok w moją stronę. Goręczkowo podliczam alkoholowe grzechy i przysiągłbym, że nie widzę skandalicznych wykroczeń. A tymczasem publiczność skanduje. Roman, Roman, ty pijaku! I co? I pstro. A adresatem czułej inwokacji okazał się, może zresztą też biedak cierpiał za niewinność, piłkarz GKS Tychy Roman Ogaza. Tragedia postąpiła. A siedział prezydent i mówi, panie Romanie, coś pana tu znają. Robeczku, słuchaj, bo ja wiem, że ty nie przepadasz, ale ciebie to niosło, rola zresztą świetna. Mianowicie może byśmy tak przez sekundkę się zatrzymali przy Romanie M, czyli Romanie Maliniaku. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No więc jak to było? Jak to sobie zapamiętałeś? Mówię o tej pierwszej serii. Państwo wiedzą, że są dwie, ale no bliższa sercu Romana i Ani Seria. Ale druga jest też dobra. Ale możecie tutaj, natomiast no właśnie, jak to było z tym Maliniakiem, jak cię to tak poniosło, jak to było? No cóż, Maliniakiem mój, może być. Jak to zaczęło się od moich, że tak powiem, znajomości i przyjaźni z Gruzą Jurkiem, który najpierw robił taki serial, nie serial, właściwie serial, jak gdyby komediowy, Poznajmy się. No i tam zaproponował mnie monolog. Ja mówiłem monolog taki z prowincji, o chłopcu z prowincji, a Bobek Kobiela. Tak, Bobek Kobiela był takim jakimś człowiekiem, który był ze światłych miast. No i tak. No i to mnie przyniosło, że tak dużą popularność.
Tego świadkiem jest moja przyjaciółka, bo jej tata się tym zachwycał. Tak? Tak. O kuzynie. Natomiast potem grałem z nim w romansie Panie Majstrowej. No i nagle powstał scenariusz, znakomity scenariusz Krzysztofa Teodora Teplica i Gruzy 40-latek. No i szukali takiego pacjenta i znaleźli mnie. I znaleźli mnie i w sumie to jest ten Maliniak do mnie przylgnął do dzisiaj, jak gdyby. No cóż, mogę powiedzieć o tym Maliniaku. Wspaniała, dobrze napisana rola, dobrze napisana postać. No i jakoś ja to się w to wcieliłem. Dzisiaj idę, kiedy to panie Maliniak do mnie co drugi człowiek mówi. W tej chwili się trochę poprawiło, bo mówią do mnie panie Romanie. Co daje mi, że tak powiem, większą satysfakcję. No cóż jeszcze mogę o tym Maliniaku powiedzieć? Może ja mam dwie powiedzieć. Świetne, tak, bo ja mam dwie świetne anegdoty. No to dawaj. Spocznij, kolego, spocznij, spocznij. Bo... Nie, ja lubię. Bo właśnie dwie maniakowe anegdoty. A jedna jest taka troszkę maniakowa i nie maniakowa, taka właśnie idąca w to, żeby się troszeczkę otrzeźwić z tym maniakiem, ale to za chwileczkę. Pierwsza anegdota. Dworzec Centralny. Stan tuż przed Euro 2012. Tarabanimy się z Krysią do pociągu. Wysokie stopnie, niskie perony. Dla emerytów horrendu. Rzucam kilka cierpkich słów pod adresem infrastruktury. Niespodziewanie wyłania się z pomocą życzliwy kolejarz. Już usadowieni, cali i szczęśliwi, dziękujemy za wsparcie. Wtedy nasz dobroczyńca, strzeliwszy uśmiechem, oświadcza. Panie Romanie, tu się wszystko rozpiża, ale przecież pan sam to budował. I druga anegdota. Druga anegdota, która jest właśnie taka... Sytuacja uliczna. Spieszę się, bo ogromnie zimno. Nagle wyrasta przede mną ostro zalkoholizowany drągal. Duża buźka, my się zdamy. Na ogół w takich momentach zachowuje życzliwy stoicyzm, ale tu i teraz pogoda wymusza suchą ripostę. Tak, 40-latka. Lecz osobnik nie ustępuje. Coś ty wariat, ja cię znam z woja. Chcę się śmiać, jednak aby natręta definitywnie zniechęcić, odrzucam piłkę. Panie, daj pan spokój, nie służyłem wojsku. Facet zbaraniał, ale się szybko ocknął i wrzasnął. Oka! Już wiem, stary, nas razem zapudłowali. No. Ale nie tak. Jak kochać trzeba. Jesteśmy razem, ale nie w tak, nie w takt. Przebacz. Ja jeszcze długo. Rok albo dwa. Potem zapomnę. Teraz mi boli, teraz ty trwa. Dzwonię podzwonne. A tobie miło na co ten dzwon brzmiący z oddali. Miłość niewielka, błahy i zgon, idziesz dalej. Cóż mam od życia? Cóż mam od życia? Troskę i pieśń. Ciebie już nie ma. Muszę. Ja muszę zostać, muszę wnieść, pisać poemat. Cóż mam od życia? Chyba już wiesz, czujna i płocha. Tylko ten miłość, tylko ten wiersz, który mnie kocha. Bo zresztą na nie nie odpowie, bo on jest czujny i płochy. Zawsze jest. Czujny i płochy, czujny i płochy. Jak zszedłem na psy, tak to zatytułowałam. I zaraz Państwu tutaj kawałeczek przeczytam. Bo rzeczywiście oboje kłososcy, czyli kłosy, kochali zwierzęta. I teraz momencik. Zwierzętami żyłem na kocioł, a prawdę mówiąc na psią łapę, właściwie od zawsze. Zdarzyło się również końskie kopyto, ponieważ w najgłębszych, najczulszych schowkach pamięci
noszę wizerunek nieco ułomnej, przesympatycznej klaczy imieniem Bubliczka. Była to galopująca cierpliwość. Pozwalała jeździć na oklep. Słuchała godzinami szeptanych do ucha sekretów. Razem się kąpaliśmy w porośniętej szuwarami rzeczce. Kiedy upał sięgał zenitu, broniłem jej skóry przed atakiem wszelkiej maści pyszczydeł, czmieli, pająków. W deszczowe dni, ryzykując haniebne baty, kradłem ciotkom kawałki cukru, by kobyłce poprawić nastrój. Uwielbiała słodycze. Po każdym kęsie potrząsała grzywą i patrzała głęboko w oczy. Wszystkie te szaleństwa odbywały się na wakacyjnym wypasie w Chybowie u babci Apolonii Lewickiej. Sumiaści, dobroduszni wujkowie, wesołe, gospodarne ciotki, no i wspaniała, ciepła, lecz gdy trzeba, zasadnicza babcia Pola. Każdy kolejny dzień toczył się wedle wytyczonego tradycją ładu. Szlachecka resztówka, jakby rodem z Bohatyrowic, choć nie nad Niemnem, ale cichą, szemrzącą podlaską rzeczułką. Panował tutaj odwieczny etos pracy. Każdy miał swoje obowiązki, więc ja, smarkacz, z dumą nosiłem pasterski kapelusz. Uczyłem się wówczas języka natury. Potrafiłem składnie, bez miastowych histerii, opatrzyć rozbite kolano, stosownym zielem uwolnić bydło od kleszczy. Rozróżniałem dobrą i złą gadzinę. Bubliczka nadawała zdobywanym doświadczeniom rys przygody. U boku wszak dość mikrusowatej klaczki czułem się niczym szybkostrzelny kowboj albo niezwyciężony skrzetuski. Ja ten fragment akurat tyczący kobyłki dałam tutaj nie bez kozery, bo zanim Państwo zaatakują naszego bohatera, artystę wielkiego... wielkiego artystę, wielkiego artystę. Natomiast ja chciałam powiedzieć coś takiego, że ty niesłychanie czujesz prawdę, ale też bardzo czujesz prowincję, że jest w swoim życiorysie niezwykła rola. To jest rola, ja nie wiem, czy Państwo oglądali ten film, jeżeli nie, to bardzo Wam polecam. To jest film Andrzeja, to jest film telewizyjny. Nieduży, Andrzeja Barańskiego, Kramarz. Może coś byś powiedział o tym, o pracy z Barańskim? Zwłaszcza, że to dotyka też Niny Andrycz, niedawno żeśmy ją żegnali. No, nie wiem, czy Państwo oglądali, tylko Kramarza nie. O, ktoś oglądał. No, ktoś oglądał. No mój ty, Boże, no Kramarz jest to opowieść o człowieku z prowincji, który jakoś się przewija przez życie. No i bardzo mi bliska była, bliski ten temat, tym bardziej, że to właściwie już w takim już prawie końcówce mojej kariery aktorskiej ten Kramarz się pojawił. Końcówce, czy widzicie Państwo końcówkę? Nie, cały czas. Ja widzę niebezpieczne podskoki. No i zagrałem tego Kramarza i troszkę się odciąłem od tych maliniaków, rolniczków takich, ale także zagrałem człowieka, który no dokładnie odczuwa uroki i bóle prowincji. Tego jakiegoś człowieka, który się dobija, coś takiego i robi i tak dalej. I to była postać, jest postać w moim przekonaniu no pełna, dramatyczna, tragiczna, a także komediowa. To jest zasługa także Andrzeja Barańskiego, tego mojego reżysera, który mnie w tej roli obsadził. Poza tym także grałem w niego w kilku innych filmach, między innymi horror Wesołych Bogniskach. I teraz także mi tutaj przypomniała moja przyjaciółka, że zagrałem scenę chyba historyczną z Niną Andrycz, która umarła teraz. No, chwilę, parę miesięcy temu. Nie, ona dopiero teraz, ale dopiero co umarła, pani Nina. Natomiast ja chciałam powiedzieć coś takiego, że to było, znaczy, broń Boże, nie chciałam cię chwalić, bo dasz mi, tak, no, mnie skarcisz. I tutaj ja bym nie chciała tutaj przed Państwem jakoś, żebyś na mnie krzyczał, ale chcę powiedzieć, że tam byłeś niesamowity, bo to był dialog. Roman grał, no, stosunkowo nietypową jak dla twojego repertuaru, postać księdza. Grał proboszcza, takiego prowincjonalnego proboszcza. Nina Andrycz grała, no to co
kochała grać, więc grała oczywiście arystokratkę. I oni siedzieli, ja Państwu bardzo polecam, to jest według prozy Michała Chorowańskiego, jak wspomniałam. I ten dialog, bo Ty nawet nie pamiętałeś tego, ale ja sobie to obejrzałam, pisząc książkę jeszcze raz. Ten dialog, który para wspaniałych aktorów, których łączy Zenwerowicz, dlatego że Nina Andrysz uczyła się u Zenwerowicza przed wojną, więc w tak zwanym PiŚ-cie, Państwowym Instytucie Sztuki. Robal Kłosowski uczył się u Zenwerowicza po wojnie. I ta, jakby ta, ten wspólny rodowód znakomitego prowadzenia dialogu w tej scenie jest pokazany niezwykle. Oni tam zresztą są inni dobrzy aktorzy, ale w tym momencie oni w ogóle nie istnieją. Jest Nina Andrysz, jest Kłosowski i oni... oni ze sobą w sposób autentyczny, piękny dialogują. To już wystarczy tych komplementów. Dobrze. A jeszcze, jeśli mówimy już o reżyserach, to także trudno mi nie wspomnieć mego znakomitego kolegi Andrzeja Kontratyłka, z którym zagrałem kilka wspaniałych, że tak powiem, ról, między innymi Dziurę w ziemi, nie wiem, czy pamiętają Państwo, Chytro zagadkę. A Kur pancerzy. A to jest... To jest Ewa chce spać i to jest Tadeusz Mielewski. Ale to Chytro zagadkę, ja grałem takiego tam... co to był taki... Maharadża. No pamiętam, też mam anegdotę z tym Maharadżą, bo to ja grałem, to była komediowa bardzo rola z znakomitymi kolegami, z Noguskiem Nowakiem, z paroma innymi. Z Wachlakiewiczem i tak dalej. No ale potem pamiętam, że byłem z żoną w Ustroniu Morskim na urlopie w takim domu. To całe mieszkaliśmy i nagle gdzieś w godzinie drugiej słyszymy orkiestrę, krzyk i tłum ludzi idzie i wniosą z lektyką i z napisem Hydrowpadka. Dla Romana Kłosowskiego są dziewczyny z Krakowskiego. A to było obóz taki młodzieżowy. Także miałem tego, że jako Amanta też. Dobre. Natomiast ty się nie bój o mnie, ja. Ja myślę, nie. To znaczy, broń Boże, jak coś to mówię. Natomiast właśnie, ja myślę, że teraz jest świetny moment, nie wiem, co pani dyrektor o tym sądzi, żebyśmy przeszli do, znaczy tutaj do rozmów. Ja myślę, że Państwo macie na pewno jakieś pytania. I no. Roman Kłosowski, Polska, 85 lat, jest dla Was. Bardzo proszę. Na wszystko odpowiem. Znaczy, wydaje, że to ciężko pracę Pan miał po tych budowach, nie? W tym błocie. Podziwiać. Wie Pan, ciężko. Jako no, taką. Idziecie przyzwyczaić. Tak, za bardzo... Nie byłem, że tak powiem, zdolny do tej pracy, bo ja jestem w ogóle bardzo, bardzo ułomny w sensie fizycznym, ale jako tako, no przyszedłem, no Baza Ludzi Umarłych, nie wiem czy Państwo taki film pamiętają, no to jest, tam grałem takiego kierowcę, bardzo dobrą rolę, w ogóle miałem kilka znakomitych, że tak powiem, ról do grania i nie mogę narzekać. Jeszcze w tej chwili zagrałem ostatnio tego krapa w telewizji Becketa. No a w tej chwili moją przyjaciółką reklamuję jej książkę. Jej książkę. Zapomnijcie o mojej Krysi, między innymi dlatego te wiersze Broniewskiego, które bardzo do mnie na nim przylegają, ja je bardzo blisko łączę z Krysią. Ale ja fałszuję zawsze bardzo. Nie
dobrze. Pamiętam także moje pierwsze spotkanie z chórem profesorem Nawrotem, to był chór szkolny. W szkole teatralnej. W szkole teatralnej. No i mnie też przydzielili tam do jakiegoś tam głosu. I w pewnym momencie śpiewamy i w tym momencie profesor Nawrot z operetki przerwał mi chwileczkę, mówi, ktoś tu fałszuje. Do fortepianu. No i pod tego. Każdy podchodził, no i zaśpiewał. Ja podszedłem, zaśpiewałem, mówię, dobra, dziękuję. Teraz pan stoi tam na górze, usta pan otwiera, ale broń Boże głosu. No ale wracając do tej anegdoty z tym spotkiem, z tą piosenką. Autorem muzyki był znakomity Preisner, bo Tadeusz Preisner pisał tą muzykę. No i w pewnym momencie mi napisał tą melodię i chwileczkę mówi, nie. Dobra, mówi, czekaj bracie, zaśpiewaj ty po swojemu. Ja mu zaśpiewałem. Ten mój pałsz napisał muzykę. Ja tam pośpiewałem bez pałsza. Tak jest. A ja pamiętam, słuchajcie państwo, to jest też sprawa sprzed wielu lat, ale pamiętam, jak na swoim jubileuszu, to scenariusz ci napisał Korpolewski, i miałeś, to była taka przeróbka, w tych ramionach czuje się taka mala. No i to tam było przerobione dla niego z Ewą Kuklińską i on tam musiał zatańczyć, zaśpiewać. I to, mówiąc językiem współczesnym, była masakra pełna i romantyczna. Ale ludziom się to tak strasznie podobało, bo wszyscy sądzili, że on tak specjalnie robi. I zaśpiewał. Tak, taki Baniuli w tym, czuje się przy tobie taki mały i tak dalej. A Ewa Kuklińska, która jest, ja nie wiem, czy państwo kojarzą, ona jest osobą niezwykle muzykalną i bardzo kulturalną, to chyba pod jej leciał, prawda? I potem ciągle do tego wracała. Ale ja myślę, że... Ale jak wychodziłem właśnie do biurowego tańca, to... Kiedy ja zacząłem tańczyć, to dopiero były brawa. No ja... Powiedziałem wszystko, co trzeba. Pozwólcie państwo, że w waszym imieniu podziękuję naszym gościom za dzisiejsze spotkanie, że mieliśmy okazję poznać tak niezwykle sympatycznego, skromnego i wielkiego razem aktora. Dziękuję bardzo. Szczególnie serdecznie chcę podziękować państwu, którzy do nas dotarli z Domu Pomocy Społecznej. Pierwszy raz państwo gościcie w murach naszej biblioteki i mam nadzieję i serdeczne życzenie, że to nie ostatnia państwa wizyta u nas. Także serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Może ja się do was dołączę pewnie. Właśnie pani tych książek. Chciałabym. Dobrze, słońce, to zaraz będzie poczekać. A macie pióro? Ja mam. Macie, ja mam. Zaraz będzie, zaraz to zrobię. Proszę bardzo. Albo będę miała, albo nie będę miała. No to tutaj długo. To teraz komu? Pani, to dać datę na kło. Dzisiaj jest czwarty.